Szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie doktorze, jaka jest Pana najpoważniejsza hipoteza dotycząca katastrofy Airbusa Germanwings? Zdecydowanie za wcześnie na stawianie jakichkolwiek hipotez. Badacze. Pracują na faktach, a nie na domniemaniach. Ale coś już w pańskiej głowie powstaje. No Nie wierzę, że jest tak, że pan widzi przebieg lotu, widzi to, co się wydarzyło i nie ma jakiegoś pomysłu na to, to mogło się wydarzyć. Zastanawiający jest całkowity brak komunikacji ze strony załogi samolotu, co dzisiaj zostało potwierdzone również przez stronę francuską, która powiedziała, że kontrolerzy nie mogli się porozumieć z załogą samolotu. Mieliśmy tutaj 10 minut raptownego zniżania, bez kontaktu z kontrolerami ruchu lotniczego, a czy to zniżanie no było zgodne z jakimiś procedurami, prawda? Znaczy, to zniżanie nie było raptowne, ono było ustabilizowane, nieco większe niż standardowa prędkość zniżania samolotu po, po ścieżce. Natomiast to około pięcio, pięciostopniowa ścieżka zniżania. Tak można byłoby to określić. Na podstawie tych informacji, które są oczywiście dostępne w internecie, czyli Radar 24. Ta maszyna osiąga wysokość przelotową, przez kilkadziesiąt sekund, może kilka minut ją utrzymuje, zaczyna szybko potem się zniżać. Jest to jakoś wytłumaczalne? W tej chwili dosyć trudno wytłumaczyć, nie ma żadnych wskazań na to, że załoga podejmowała jakiekolwiek działania, albo była w stanie podjąć jakiekolwiek działania mające zapobiec yy, kontynuowaniu lotu w kierunku gór. W tym miejscu, jeżeli byłaby możliwość kontroli nad samolotem, to samolot mógłby zawrócić z tej wysokości około 170 km mógłby jeszcze przelecieć. Myślę, że doleciałby do mógłby dolecieć nawet do wybrzeża, albo do któregoś z lotnic, które są w okolicy. Takie przypadki już były, kiedy samoloty z wyłączonymi silnikami, bez paliwa lądowały na lotniskach i pasażerowie przeżywali taki, taki, takie lądowania awaryjne. Myśląc o tym, co na pokładzie może wydarzyć się takiego, co pozwala się zniżać, a czy nie bardzo raptownie, zachowywać jaką taką stabilizację wysokości lotu, a jednocześnie nie, nie nawiązywać kontaktu z ziemią. Pierwsze co przychodzi do głowy, to jest jakieś rozchrometyzowanie się kabiny i utrata przytomności przez pilotów. Takie przypadki były. To jest przypadek yy, samolotu firmy, yy, przewoźnika Helios, gdzie załoga straciła yy, świadomość i ten samolot po zaprogramowanej trasie doleciał w miejsce docelowe, a następnie po wyczerpaniu paliwa zderzył się, zderzył się z terenem. Tutaj tego paliwa było dużo i nic nie wskazuje, że samolot leciał na, znaczy był. Tak, jakby sterowany przez autopilota, czyli po zaprogramowanej trasie. Ale znowu, to są domniemania. Co, co jest zapisane w czarnych skrzynkach, zwłaszcza w, rejestra w rejestratorze parametrów lotu, który został wczoraj odebrany, myślę, że bardzo szybko się dowiemy. A gdyby było tak, że piloci stracili kontrolę i sterowność samolotu, to on by zniżał się pod takiej mniej więcej trajektorii, czy opadałby znacznie szybciej? Wszystko zależy od ustawionych parametrów, ale jest niewykluczone, że ten samolot. To jest samolot yy, sterowany. Komputerowo, fly by wire, czyli w zasadzie troszeczkę przypomina nasze gry komputerowe. Mamy coś w rodzaju joysticka. Piloci latający na Airbusa się oczywiście obrażą, bo to nie jest joystick, tylko side stick, ale po drodze ma już tylko kable, gdzie jest sygnał elektryczny płynący do komputera, z komputera, znowu kablami do siłowników, które są przy powierzchniach sterowych. I ten samolot jest sterowany komputerowo, w związku z czym. Ten komputer w jaki sposób stabilizuje lot tego samolotu. Czy rozumiem, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co by się zdarzyło, gdyby to sterowanie samolotu zostało wyłączone, bo pytanie, co ustawiono wcześniej? Tak, jest pytanie, co ustawiono wcześniej, jakie były warunki yy, z lotu. Ale na te wszystkie pytania, odpowiedź jest na pewno w skrzynkach. W tej chwili w, yy, w rejestratorze parametrów lotu rejestrowanych jest od kilkuset do kilku tysięcy parametrów yy, sprawność wszystkich systemów samolotu. Yy. Wszystkie działania, praktycznie załogi, przełączanie trybów autopilota, yy, sprawność poszczególnych komputerów. To musimy pamiętać, że to jest bardzo nowy samolot pierwszy samolot o tak nowatorskim systemie sterowania. Ale dzisiaj już dużo więcej samolotów, innych producentów również ma ten system sterowania. W związku z czym. Yy, jest to dosyć bezpieczne. Szybko w tej sprawie wykluczono jakiekolwiek działania terrorystyczne. Pańskim zdaniem nie za wcześnie nie jest tak, że gdyby ktoś opanował ten samolot, no to też coś takiego, co się wydarzyło, mogło, mogło tak to przebiegać? Trudno mi jest się odnieść do tych informacji, ponieważ nie wiem na jakiej podstawie zostały, zostały przekazane. Z reguły takie informacje podaje się dopiero po zapoznaniu, choćby po odczycie rejestratora głosu w kabinie, ponieważ rejestrator głosu pracuje tak długo, jak jest zasilanie na samolocie. Zasilanie w samolocie było, ponieważ gdyby nie było, to transponder, czyli ten, te urządzenie, które nadawało sygnał o tym, że tak tu jestem, to jestem, to jestem ja, tu jest moja pozycja, lecę z taką prędkością na takiej wysokości, do pracował do momentu zderzenia z ziemią. W związku z tym zasilanie w samolocie, bo takie hipotezy również były, że mogły, mogło całkowicie zasilanie paść w tym samolocie to jest elektryczny samolot nie wiadomo jak będzie leciał, ale ono było, przynajmniej w części musiało być. Mając dostęp do czarnej skrzynki, a już jedną z nich odnaleziono, kiedy pojawi się jakaś taka podstawowa wiedza na temat przyczyn wypadku? Zgodnie z zasadami miesiąc po wypadku powinien pojawić się raport wstępny, w którym będą stwierdzone jakieś podstawowe fakty, a w ciągu roku lub. Ale to jest miesiąc dłużej. rok to nie jest tak, że lada, lada dzień, lada godzina, lada terror czegoś 70. Natomiast tak, to jest bardzo tajemnicza katastrofa. Ale wydarzyła się nad Europą i jesteśmy mamy. To nie jest jak MH370, który zaginął. Jest dostęp do czarnych skrzynek i myślę, że będzie bardzo szybko zarówno Komisji Francuskiej, jak i producentowi samolotu zależało na tym, żeby przekazać informacje mówiące o sprawności tego samolotu, bo to taka niepewność podrywa zaufanie. I do linii lotniczych, i do, i do lotniczych producenta. I do producenta. Panie, panie doktorze, czy porównając badania innych katastrof, od choćby zestrzelenia tego samolotu malezyjskiego nad Ukrainą, czy terenem kontrolowanym przez separatystów, z polskim badaniem katastrofy smoleńskiej, nie ma pan dzisiaj poczucia przeprowadzenia, jedna, przeprowadzenia jednak niepełnej procedury? Nie mam, takie, nie mam takiego poczucia, gdyż nic by nie zmieniło to w... Raporcie, czyli określeniu przyczyn Ale tam, że tam są... przeprowadzono transport wraku, że części, części wraku trafiły do Holandii, że odnaleziono jakiś fragmencik rakiety, która hmm. potwierdza tę tezę o zestrzeleniu samolotu. No jak się porównuje z badaniem 10 kwietnia, jednak są luki. Ale od samego początku y, mamy praktycznie y, jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że samolot MH-17 został zestrzelony nad, nad Ukrainą, tam nie ma wątpliwości. Y, Praktycznie części tych rakiet, o której, o tej rakiety, o której Pan wspomina, myślę, że są znane również z autopsji ofiar tej katastrofy, które zostały zabrane bardzo szybko, ponieważ jest to rakieta, która eksploduje. I sieje odłamkami, w ten sposób niszczy samolot. I niewykluczone, że śledczy holenderscy byli już zdecydowanie wcześniej w posiadaniu dowodów na to, ale musimy pamiętać coś innego. Ten wypadek zdarzył się nad terenem Ukrainy. Ukraina powinna wdrożyć badanie. Nie była w stanie wdrożyć tego badania, samodzielnie badać. Sama poprosiła o pomoc. Sama poprosiła o pomoc jako państwo miejsce zdarzenia, poprosiła Holendrów. Ale cofając się w czasie, gdyby dzisiaj był 10 kwietnia, godzina 9 rano, nie ma pan poczucia, że rządzący jednak popełnili pewne grzechy, naiwności, zaniechania, niedostatecznej stanowczości? Na pewno dzisiaj byśmy, gdyby... Współpraca z Rosjanami w późniejszym okresie y, układała się lepiej, dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali, bo sprawa y, nie budziłaby takich kontrowersji. Bo wśród badaczy nie ma wątpliwości. Czyli wszel... na pewno jakieś grzechy zaniechania popełniono myślę, albo naiwności i, i wiary myślę, w Rosję. Myślę, że y, pod kąt, znaczy na poziomie komunikacji y, ze społeczeństwem y, przekazywania informacji o, o, o badaniu. Natomiast, y, A jeżeli... wiary w rosyjską uczciwość, nie? Ale myśmy przeprowadzili własne badanie, mieliśmy własny dostęp do wraku. I proszę zwrócić uwagę, że nasze badanie było zdecydowanie głębsze niż badanie Makowskie. Ale gdyby dzisiaj wraki czarne skrzynki były w Polsce, to pewnie wątpliwości byłoby mniej, przyznam Pan. To pewnie byśmy na ten temat nie rozmawiali, natomiast nic by nie zmieniło w przyczynie tego wypadku. Maciej Lasek, dziękuję bardzo. Dziękuję.